And a sad morning. Mamy dzisiaj taki chyba smutny poranek. Very happy to tell you one more time. Ale jestem szczęśliwy, że jeszcze raz mogę przemawiać do was. About love of God. Na temat Bożej miłości. I really filled up with your love. My jestem już pełen waszej miłości. So I want to stay here longer and to talk to you more about God's love. Tak więc bardzo chciałbym pozostać tutaj nawet dłużej, by móc mówić wam jeszcze więcej na temat Bożej miłości. I have many of them. Mógłbym wiele takich zagadnień poruszać w nawiązaniu do tej miłości. I chose one very important today. Wybrałem na dzisiaj taki fragment, który jest bardzo ważny. Yesterday when I was going through the question you gave me. Wczoraj, gdy odpowiadałem na wasze pytania, there's one question. Było wśród tych pytań jedno takie bardzo ciekawe. Do you see any love of God in Sodom Gomorrah story? Czy w historii o Sodomie i Gomorze zauważa brat miłość Bożą? See, I was bringing out love of God from the Bible stories. Chciałem wam wykazać, że w historiach biblijnych znajduje się miłość Boża. We found out even anger. The wrath of God is love. Odkryliśmy tutaj, że nawet gniew Boży jest miłością. 10 plagues to Egyptians were really love. Również w historii o 10 plagach egipskich zawarta jest miłość. It was not really the punishment we thought. Tak naprawdę tam nie chodziło o karę, jak myśleliśmy wcześniej. And so, how do we understand Sodom and Gomorrah? Tak więc jak mamy rozumieć tę historię o Sodomie i Gomorze? Wasn't Sodom and Gomorrah punished? Czy Sodoma i Gomora zostały ukarane? Today we like to take a look at it. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy jeszcze raz spojrzeli na tę historię. Well, yesterday I was awarded by Nobel Camp Prize. Wczoraj zostałem nagrodzony taką kampową nagrodą Nobla. For the iskra and the lafton. Za odkrycie iskry i laftonu. You don't know what lafton is, many of you. Myślę, że wielu z was nie wie, czym jest lafton. Lafton is actually iskra. Lafton to właściwie to samo co iskra. And lafton is a kind of particle. Lafton to swego rodzaju cząsteczka. We call it the subatomic particle. To jest taka cząsteczka energii, which transmits God's love energy. Cząsteczka Bożej energii. God's love, Bożej energii miłości. God's love is, I don't think it's a particle, but I just make fun of it. Ja nie uważam, że Boża miłość jest czymś w rodzaju cząsteczki, ale po prostu powiedziałem tak, abyśmy mieli z tego radość. The sunlight has energy. Jest energia słoneczna, to też swego rodzaju energia cząsteczkowa. It is in particle form. I w słońcu, w energii słonecznej również znajdują się cząsteczki. So scientists call it photon. I naukowcy określają te cząsteczki fotonami. So love is energy. Tak więc miłość jest energią. And Bible says love is the light of God. I Biblia mówi też, że miłość jest światłością Bożą. So that's why I call them lafton. I to dlatego ja nazywam te cząsteczki laftonami. When lafton comes, you feel the iskra. Gdy lafton zbliża się, wtedy odczuwacie iskrę. So it is God's love is forming us. Tak więc to Boża miłość wpływa na nas, kształtuje nas. You know, when you look at atomic nucleus. Gdy patrzycie na jądro atomu. If you look into the nucleus of atom, to gdy będziecie chcieli zobaczyć, co znajduje się wewnątrz tego jądra atomu, and there are two different kinds of particles. To wtedy zauważycie tam dwa różne rodzaje cząsteczek. And these particles, one we call neutron, i te cząsteczki to neutrony, and the other one we called proton. I protony. Proton is positively charged particle. Proton jest cząsteczką naładowaną dodatnio. Neutron has no electrical charge. Neutron nie ma żadnej elektrycznej mocy. When proton comes together. Gdy protony zbliżają się do siebie, łączą się. Closer, closer. Coraz bliżej. What happens? Co się dzieje?
Tak, push away. One się odpychają. See? Your body has many, many atomic nucleus. W waszym ciele znajduje się ogromna ilość takich jąder atomowych. Carbon atoms, nitrogen atoms. Atomy węgla, atomy wodoru. Oxygen atoms. Atomy tlenu. And the strange thing is, i czymś dziwnym jest, this atomic nucleus does not explode. Że te jądra atomów nie eksplodują. And scientists were so curious, why? I naukowcy byli tak ciekawi, dlaczego tak jest. Because in the atomic nucleus, dlatego, że w jądrze atomu there's many protons are put together. Znajduje się wiele protonów, które są związane ze sobą. And they are pushing themselves away. I one cały czas odpychają się z wielką siłą. So atomic nucleus should explode. Tak więc jądro atomu powinno eksplodować. But you know what? Ale wiecie co? Scientists found out. Naukowcy odkryli, there's invisible energy pressing them together. Że istnieje jakaś niewidzialna energia, która sprawia, że one łączą się razem. Scientists call that the nuclear strong force. Naukowcy nazywają tę energię taką potężną, bardzo wielką energią jądrową. Where this energy coming, nuclear strong force coming from to prevent atomic nucleus to explode? Skąd pochodzi ta energia, która sprawia, że to jądro atomu nie eksploduje? You know the Stephen Hawking in Cambridge University? Słyszeliście o naukowcu nazwiskiem Stephen Hawking z Uniwersytetu Cambridge? He does not go to church. On nie chodzi do kościoła. But you know what he says? Do you know what he says? Where this energy coming from? Ale wiecie, co ten naukowiec powiedział na temat tego, skąd ta energia pochodzi? He said it has to be God. On powiedział, to musi być Bóg. So you are sitting listening to me right now. Wy teraz siedzicie sobie i słuchacie mnie. Without exploding. I nie eksplodujecie. You know why? Wiecie dlaczego? Because God is putting your protons together. Dlatego, że to Bóg sprawia, że wasze protony są związane. Right now. Ze sobą. Właśnie w tej chwili. Every single one of you. Każda z osób, które tutaj się znajdują. Are you excited? Czy jesteście podnieceni z tego powodu? Not yet, huh? Jeszcze nie. You know. Praise the Lord. Chwała Panu. Yes. Okay. Let me tell you this. Pozwólcie, że coś wam powiem. All this almost 2 weeks. Przez cały ten czas naszego pobytu tutaj, dwóch tygodni. We've been talking about iskra. Mówiliśmy o iskrze. God's love. O Bożej miłości. When you find God's love, when you experience God's love. Gdy wy odkrywacie Bożą miłość, gdy doświadczacie tej miłości. Do you know how exciting it is? To wiecie, jak bardzo to jest ekscytujące? You know, when I experienced this. Gdy ja doświadczyłem tego. I was so excited. Byłem tak podekscytowany. Then suddenly I thought about Isaac Newton. Że nagle pomyślałem o Isaacu Newtonie. Isaac Newton found the gravity, right? Isaac Newton odkrył siłę grawitacji. Nobody knew about gravity before. Nikt wcześniej nie miał pojęcia na temat siły grawitacji. One day Isaac Newton was lying down on the grass. Ale któregoś dnia Isaac Newton leżał sobie na trawie. Apple dropped from apple. Spadło obok niego jabłko. And a thought came to him. I wtedy pojawiła się myśl. Why apple dropped? Dlaczego to jabłko spadło? Iskra came. Pojawiła się iskra. When iskra comes, you don't think fact. Gdy iskra pojawia się, to wtedy jeszcze nie macie pojęcia na temat faktu. You think truth. Wy myślicie o prawdzie. Do you know what fact was? Wiecie, czym był fakt? Apple was dropping. Jabłko po prostu spadło. Because it is ripe. Dlatego, że było dojrzałe. Right? Prawda? That's fact. To był fakt. Nothing exciting. Nie było w tym nic ekscytującego. The apple drops because it is ripe. Po prostu spadło, bo było dojrzałe. Everybody think the fact. I wszyscy koncentrują się na takich faktach. If you look at Bible,
Gdy czytacie Biblię, if you see the only fact, gdy koncentrujecie się jedynie na faktach, nothing exciting. To wtedy nie znajdziecie tam nic ekscytującego. Today we look at Sodom Gomorrah story. Dzisiaj będziemy czytać historię o Sodomie i Gomorze. Yes, Sodom Gomorrah people are bad people. To prawda, Sodomczycy i mieszkańcy Gomory byli złymi ludźmi. So God came down, tak więc Bóg wstąpił, destroyed them. I zniszczył ich. Fact. To był fakt. Look like a fact. To wygląda na fakt. But is it the truth? Ale czy to jest prawda? See, this is the key point. O to właśnie chodzi. If you know the truth from the Sodom Gomorrah story, jeśli wy zauważycie prawdę w tej historii o Sodomie i Gomorze, iskra to sprawiła. And if you know the truth of the Sodom Gomorrah story, jeśli wy poznacie prawdę o Sodomie i Gomorze, you will be like Isaac Newton who found gravity. To wtedy będziecie jak Isaac Newton, który odkrył siłę grawitacji. I imagined about Isaac Newton. Ja czytałem o Isaacu Newtonie. See, he found the power. I wiedziałem, że on odkrył moc. Energy. Energię. And the thought came to him. I wtedy pojawiła się w jego umyśle taka idea. Earth is pulling apple down. Pomyślał, że to ziemia przyciąga jabłko. There is a pulling energy comes from earth. Musi być jakaś energia przyciągania, która pochodzi od ziemi. He said, wow. I wtedy powiedział, wow. That's why we can stand on the earth. To dlatego my możemy stać na ziemi. If earth has no pulling power, gdyby ziemia nie miała takiej siły przyciągania, if you jump, to gdybyśmy podskoczyli, what happened? Co by się stało? You gonna piu! Polecielibyśmy w kosmos. No one can live on earth. Nikt nie mógłby żyć na ziemi. This is grand scientific fact. I to jest wspaniały, wielki naukowy fakt. And Isaac Newton applied it to everywhere. I Newton zastosował to do wszystkiego. Wow, this is the truth. To jest prawda, powiedział. There is a power. Jest w tym moc. Iskra. Iskra. See, everybody thinks we're just walking on the earth. Każdy sobie myśli, że po prostu tak sobie może chodzić po ziemi. It is nie, nie. Earth is pulling us. To ziemia nas przyciąga. This is what God's love is, you know. I tym jest właśnie Boża miłość. So Isaac Newton was so excited. Więc Isaac Newton był tak bardzo podniecony z tego he powodu, went to his friend Richard, że udał się do swojego przyjaciela Ryszarda. Richard. Ryszard. Do you know why apple drops? Czy ty wiesz, dlaczego jabłko spada na ziemię? Richard is looking at me. A Ryszard patrzy na mnie. Isaac, are you? Isaac, czy ty się dobrze czujesz? See? Widzicie? When you find the truth, gdy odkrywacie prawdę, people think you're crazy. Ludzie myślą, że wy niedobrze się czujecie. So I went to the Grażyna. Więc ja udaję się do Grażyny. Grażyna, do you know why apple drops? Grażyna, czy ty wiesz, dlaczego jabłko spada na ziemię? Grażyna said, that's easy. A Grażyna mówi, to proste. Because it is ripe. Dlatego, że jest dojrzałe. I said, no, a wtedy ja mówię, nie, Grażyna. Earth is pulling apple down. Ziemia przyciąga to jabłko. Grażyna, look at me. A Grażyna patrzy na mnie. Doctor Lee, I think you need a doctor. Doktorze Lee, ja myślę, że pan sam potrzebuje lekarza. See, truth is in a way dangerous. Czasami prawda może być czymś niebezpiecznym. People are used to with the fact. Ludzie zwykle koncentrują się na faktach. People are not seeking the truth. Nie szukają prawdy. Every story in the Bible, każda historia biblijna, has the power, posiada moc, which is love, która jest miłością, which activate our genes, która uaktywnia nasze geny, give us life, udziela nam życia. That's why we call Bible book of life. To dlatego Biblię nazywamy księgą życia. Okay, let's look at the Sodom Gomorrah story. Ale teraz przejdźmy do historii o Sodomie i Gomorze. Screen. Proszę Let's open the włączenie Genesis rzutnika. Chapter 18, verse 16. Poproszę o włączenie rzutnika. Genesis chapter 18. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 18. 18 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. God visited Abraham. Bóg przyszedł do Abrahama z wizytą. On his way to Sodom Gomorrah. W drodze do Sodomy i Gomory. And
He is just leaving Abraham's home. I właśnie zamierzał opuścić Abrahama. We will find out. Odkryjemy. Why God is going to Sodom and Gomorrah? Dlaczego Bóg zamierzał udać się do Sodomy i Gomory? God is going to visit. Bóg zamierzał odwiedzić. Do you know the word visit is very interesting word? Czy wiecie, że słowo odwiedzać jest bardzo interesującym słowem? In Hebrew language. W języku hebrajskim. Visitation of God is scary. To, że Bóg odwiedza kogoś, jest czymś nawet przerażającym. It is very interesting if you look for the word for the punishment in English. Jest bardzo interesujące, że gdy chcecie sprawdzić, jakie znaczenie w języku angielskim ma słowo kara, karanie, in Hebrew language, to w języku hebrajskim, you know what the punishment means? Wiecie, co znaczy słowo kara? Visitation. Oznacza odwiedzanie. I was so interested. To było bardzo ciekawe. Okay. Now God is going toward Sodom and Gomorrah. Let's read verse 16. Bóg teraz udaje się do Sodomy i Gomory. Przeczytajmy wiersz 16, 18 rozdziału. Okay. And Abraham is going along with God. A Abraham udał się razem z Bogiem. And here verse 17 is a little strange. Wiersz 17 jest trochę dziwny. Just read the 16, right? Tak. 17 now. Read 16. Przeczytajmy najpierw wiersz 16. Potem wyruszyli stamtąd owi mężowie i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić. Okay, Abraham is now going along with God. Abraham teraz udaje się razem z Bogiem. Now verse 17. I teraz wiersz 17. A Pan mówił, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Here you can see God has a little problem. Tutaj zauważamy, że Bóg ma pewien problem. Abraham is right next to him. Abraham stoi obok niego. And God is saying, i Bóg mówi, should I tell Abraham? Czy ja powinienem powiedzieć o tym Abrahamowi? What I'm doing? Powiedzieć o tym, co zamierzam zrobić. So this verse 17 is God's monologue in his own heart. Więc ten wiersz 17 to jest taka rozmowa Boga z samym sobą. And verse 18. I wiersz 18. Go ahead. Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. So you can see it is God's monologue, right? Tak więc widzicie, yeah, że to jest taki monolog Boży. It is not a conversation. To nie jest rozmowa z drugą osobą. God is hesitating. Bóg waha się tutaj. God did not make a decision whether he should talk to Abraham that he is going to Sodom and Gomorrah. Bóg zastanawiał się, czy on ma rozmawiać z Abrahamem o tym, czy samemu udać się do Sodomy i Gomory. Skip verse 19. Omińmy wiersz 18. Verse 20. I przeczytajmy wiersz 20. Finally God is speaking to Abraham. W końcu Bóg odzywa się do Abrahama. And he is telling him what he is doing. I wyjaśnia mu, co ma zamiar zrobić. Read. Wiersz 20. Potem rzekł Pan, wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Okay, do you know what this means? Czy wiecie, co to oznacza? We need to know the truth. My musimy znać prawdę. Here it says, God says, tutaj Bóg mówi, there is outcry against Sodom and Gomorrah, że rozlega się wielki krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze. Because their sin is very great. Dlatego, że ich grzech był bardzo wielki. Somebody outcried against Sodom and Gomorrah. Ktoś krzyczał przeciwko Sodomie i Gomorze. That means somebody complained against Sodom and Gomorrah. To oznacza, że ktoś narzekał na Sodomę i Gomorę. Here, look at. Because popatrzmy the outcry against Sodom and Gomorrah. Rozlega się wielki krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze. Somebody is complaining against Sodom and Gomorrah. Ktoś narzekał na Sodomę i Gomorę. Who is this? Kto to był? Who is accusing Sodom and Gomorrah? Kto oskarżał Sodomę i Gomorę? Satan, that's right. Szatan, tak.
Satan came to God. Szatan przybył do Boga. I believe he said this. I myślę, że mógł powiedzieć tak. Dear God. Drogi Boże. You say that you love everyone. Ty mówisz, że kochasz wszystkich. Look at Sodom and Gomorrah people. A popatrz na tych mieszkańców Sodomy i Gomory. Terrible, bad people. To są bardzo źli ludzie. If you keep on loving them, jeśli ty będziesz nadal ich kochał, they are going to destroy the whole world. To oni zniszczą cały świat. The whole world going to be contaminated with their sins. I cały świat będzie skażony ich grzechem. So you still love them. Tak więc ty nadal ich kochasz. What a dilemma. Jakiś dylemat miał Bóg. I call this dilemma of love. Ja nazywam to dylematem miłości. When you decide to go the truth, gdy wy decydujecie się zbliżyć do prawdy, when you are trying to live like Jesus, gdy wy chcecie żyć tak jak Jezus, you'll have a dilemma like this. To pojawi się w waszym życiu podobny dylemat. Okay, now, and who made Sodom Gomorrah sin so bad? A kto sprawił, że mieszkańcy Sodomy i Gomory tak bardzo grzeszyli? Satan. Szatan. It is Satan, he went to Sodom Gomorrah. To szatan właśnie udał się do Sodomy i Gomory. He corrupt Sodom Gomorrah so bad. On sprawił, że tak wielkie miało miejsce tam zepsucie. It's intolerable. On nie był tolerancyjny. And then he came back to God. I wtedy wrócił do Boga. Do you love them? I pytał, czy ty ich kochasz? It's a difficult question. Difficult question to answer. Trudne pytanie. Ciężko było na nie odpowiedzieć. And God is in dilemma right now. I Bóg teraz miał dylemat. You can see if you read the next verse 21. Gdy czytacie wiersz 21, you will see how much dilemma God is in. Możecie zauważyć, jak wielki dylemat miał Bóg. Try to feel God's anguish. Spróbujcie odczuć, jak bardzo cierpiał wtedy Bóg. Try to understand how God is feeling. Spróbujcie zrozumieć, jak czuł się wtedy Bóg. When my brother reads verse 21. Gdy mój brat będzie teraz czytał wiersz 21. Wstąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie. Czy nie muszę to widzieć, czy nie muszę to wiedzieć. Do you feel God's dilemma here? Czy czujecie, jak odbierał to Bóg, jaki miał dylemat? Otherwise you're just reading the fact. Bo jeśli nie, to oznacza, że czytacie jedynie o faktach. When I see this, gdy ja to czytam, I feel ache. Wtedy odczuwam cierpienie, ból. Oh. You know why? Wiecie dlaczego? Does God knows Sodom and Gomorrah is bad or not? Czy Bóg wiedział o tym, że Sodoma i Gomora były złymi miastami, pełnymi grzechu? He know or he doesn't know? Wiedział to czy nie? He knows. Wiedział. He is God. On przecież jest Bogiem. He know. On wie to. Does he have to go down to Sodom and Gomorrah and find out? Czy musiał stępować do Sodomy i Gomory, żeby to odkryć? Does he? Musiał to zrobić? No, he doesn't have nie, to. Nie musiał tego robić. Why is he saying now here? Dlaczego więc on mówi teraz tutaj? I will go down. Stąpię więc. I will go down. Stąpię. Look. Popatrzcie. I will go down now. Stąpię więc teraz. And see. I zobaczę. Whether they have done all together according to the outcry against it. Czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk? Does it sound like a God speaking? Czy to brzmi tak, jak to jak gdyby Bóg wypowiadał te słowa? He sounds like he doesn't know what's going on. To wygląda, jak gdyby ta istota nie wiedziała, o co tu chodzi. So if you read this fact alone, tak więc gdy wy patrzycie na to w oparciu jedynie o fakt, you know, many Bible scholars says this is just a fable. Wielu teologów biblijnych nawet w ten sposób patrzy na ten fragment i mówi, że to fakt. You know why? Wiecie dlaczego? Because God is omniscient. Dlatego, że Bóg tutaj jest pominięty. God knows everything. Bóg wie wszystko, on jest wszechwiedzący, potężny. Look, here's a mistake. Popatrzcie, tutaj jest błąd. God doesn't look like he knows everything. Bóg nie wygląda na istotę, która wie wszystko.
So those scholars says. Więc taki teolog mówi. These are stories, fables. To są takie zmyślone historie. So you don't have to believe in this kind of thing. Tak więc nie musicie tak naprawdę to wierzyć, to tylko jakaś forma przypowieści. There's some other things you can trust in Bible. Są w Biblii inne fragmenty, które możecie brać dosłownie, ale o tym zapomnijcie. Jest więcej takich fragmentów w Biblii. Gdy ja czytam to, to wtedy odczuwam ból, cierpienie. Bóg teraz cierpi. Popatrzcie na to. I to przyszło do mnie i... który doszedł do mnie, czyli ten krzyk. And God says, and if not. I dalej Bóg mówi, czy nie. When I look at this, gdy ja if not, zwróciłem uwagę na ten zwrot, czy nie. Then I know, wtedy zrozumiałem, how much God is in pain. Jak bardzo On cierpiał. If not, czy nie. I will know. Muszę to wiedzieć. Do you think it is right for God says if. Czy uważacie, że dobrze jest, jeśli Bóg mówi coś takiego jak czy? There should be no if to God. W przypadku Boga nie powinno być czegoś takiego jak czy. To God everything must be clear, right? W odniesieniu do Boga wszystko musi być jasne i zrozumiałe. If belong to us. To czy należy do nas. If does not belong to God. To czy nie należy do Boga. You agree? Zgadzacie się z tym? So this story look like a fable now. Tak więc ta historia rzeczywiście może sprawiać wrażenie jakiejś bajki. Why God is talking like this? Dlaczego Bóg mówi w ten sposób? The omniscient God, ten wszechwiedzący the omnipotent God, Bóg, ten potężny Bóg, he knows and he can do everything, On przecież wszystko wie i potrafi uczynić like wszystko. Look, God look and sounds very helpless. Popatrzcie na ten fragment. Zgodnie z tym, z jego treścią, Bóg sprawia wrażenie istoty takiej, która nie może sobie poradzić w danej he sounds sytuacji. Like he doesn't know what's going on. Wygląda na to, jak gdyby on nie wiedział, co się dzieje. We all know God knows everything, right? A my przecież wszyscy jesteśmy świadomi tego, że Bóg wie wszystko. We all know God still loves people in Sodom and Gomorrah. I my wszyscy wiemy, że Bóg nadal kochał tych mieszkańców Sodomy i Gomory. If you experience love, gdy wy doświadczacie miłości, then you understand if not. To wtedy zrozumiecie ten zwrot czy nie. Let me tell you my experience. Pozwólcie, że podzielę się z wami moim doświadczeniem. When I experienced this, gdy ja uświadomiłem to sobie, then this if not came to me as iskra. To wtedy ten zwrot czy nie dotarł do mnie jako iskra. I have a daughter, two daughters. Mam dwie córki. And my oldest daughter had I a boyfriend. Moja starsza córka miała chłopaka. And you know what? She came to me. I ona przyszła do mnie. She's very, very, she's very much against religion. I ona nie chciała za bardzo angażować się w religię. Because she believes that daddy become Christian. Dlatego, że ona wierzyła, że jej tata został chrześcijaninem. And the daddy's religion destroyed her family. I że to religia taty zniszczyła całą rodzinę. So she doesn't want to go to church. Więc ona nie chciała chodzić do kościoła. She doesn't want to believe in God. Nie chciała wierzyć w Boga. And she came to me. I któregoś razu podeszła do mnie. So, as you know, she was very rebellious to me. I ona była tak buntowniczo do mnie nastawiona. One time she even tore the Bible. Któregoś razu nawet podarła Biblię w mojej obecności. She came to me. Przyszła do mnie. Daddy, tato, I have a boyfriend. Mam chłopaka. I'm going to marry him. I chciałabym za niego wyjść. You have to say okay. Musisz się zgodzić na to. I say, powiedziałem, what kind of man is it? Co to za człowiek? You know what he said? I wiecie, she co said? Ona powiedziała? She came from Algeria. On przyjechał z Algierii. Algeria. Z Algerii. That means he is what? To oznaczało, że on był kim? Muslim. Był mohametaninem.
przepraszam, muzułmaninem. I said, wtedy ja powiedziałem, he is Muslim? On jest muzułmaninem? She said, yes. Tak. Very devout one. I to bardzo poświęconym, takim oddanym. He prays five times a day. On modli się kilka razy dziennie. Wow. I felt dizzy. I dostałem zawrotów głowy, gdy to usłyszałem. Almost all Seventh-day Adventists in America knows who Tsang Li is. Prawie wszyscy adwentyści w północnej Ameryce wiedzą, kim jest Tsang Li. If they find out, jeśli oni to odkryją, Tsang Li's daughter is married to Muslim, to że córka Tsang Li wyszła za muzułmanina, this is something else. To wtedy coś się stanie. But you know what? Ale wiecie co? No matter how my reputation may be harmed, bez względu na to, jak bardzo ucierpi moja reputacja, I want practice Christian love. To ja chciałem nadal praktykować tę chrześcijańską miłość. So you are going to marry him. Tak więc ty zamierzasz wyjść za niego. You know, she says, if you don't give me permission, więc ona powiedziała, jeśli ty nie dasz mi swojego zezwolenia, we're gonna marry anyway. To i tak my pobierzemy się. We're gonna run away and marry. Nawet jeśli będziemy musieli opuścić to miejsce, wyjechać. You know, I felt the same way. I ja odczuwałem coś podobnego. When I was married. Gdy ja brałem ślub. Because my mother did not give me a permission. Dlatego, że moja mama nie chciała również zgodzić się na to. I married anyway. To ja pomimo tego ożeniłem się. Long time ago. To było okay. Dawno temu. And I know that feeling. I ja wiedziałem, co ona czuje. When you're young, gdy jesteście młodzi, you're in love, i zakochani, you're not afraid of anything. No wtedy niczego się nie boicie. See, I know that feeling. I ja znam to uczucie. I was there. Yeah. Ja byłem takim człowiekiem. And I could understand that. I mogłem to zrozumieć. Okay. I like to see him. I chciałem się z nim spotkać. So I met him. Więc spotkałem go. We had a dinner together. Spożyliśmy obiad. And he asked, i on zapytał. Dr. Lee, what is difference between Muslim and the Christianity? Doktorze Lee, jaka jest różnica między wiarą muzułmańską i chrześcijańską? You know, when I told him about Sodom and Gomorrah story. I gdy ja opowiedziałem mu historię o Sodomie i Gomorze, which I'll tell you today. O której dzisiaj wam mówię. He had tears in his eyes. To on miał łzy w oczach. You know what he said? I wiecie, co powiedział? Dr. Lee, doktorze Lee, I want my Allah be like your God. Chciałbym, żeby mój Allah był takim Bogiem jak twój. And he says, i powiedział, teach me. Proszę, ucz mnie o tym Bogu. So I taught him Bible. Więc wykładałem mu Pismo Święte. And my daughter was listening together. A moja córka słuchała. And my daughter was interested. I moja córka się zainteresowała. And so, you know what? I wiecie, co się stało? He wanted to have my God. On chciał, potrzebował mojej miłości. I cannot say he wanted to become a Christian yet. Ja nie chciałbym powiedzieć, że on już chciał zostać chrześcijaninem. And it became Christmas. I akurat nastał czas świąt Bożego Narodzenia. Muslims Christmas, they never attend the Christmas party. A podczas tych świąt muzułmanie nigdy nie uczestniczą w tych świętach. I did not know that. I ja tego nie wiedziałem. So I was going to have a Christmas dinner. Więc przygotowany był już posiłek świąteczny. I invited him. I zaprosiłem go. You know what he said? I wiecie, co powiedział? My family is against. Moja rodzina nie zgadza się z tym. But I'll come Christmas dinner anyway. Ale ja i tak przyjdę i będę uczestniczył w tym obiedzie świątecznym. Oh, he made up his mind. On podjął taką decyzję. Against his family. Pomimo tego, że jego rodzina nie zgadzała się z tym. Against his religion. Wbrew swojej religii. I thought this man looked for the truth. I pomyślałem, że ten człowiek szuka prawdy. And I said, I was satisfied with him. Ja muszę wyjść naprzeciw jego potrzebom. Even though he is Muslim right now. Pomimo tego, że on jeszcze jest muzułmaninem. I can feel he is my brother. To ja czuję, że on już jest moim bratem.
So I was expecting him. Tak więc czekałem na niego. So they are coming from San Francisco to Weimar. Oni przyjechali z San Francisco do Weimar. And they're supposed to arrive 7 o'clock. I powinni byli przyjechać o godzinie 7. It became 8. Ale była godzina 8. They are not here. Nie było ich jeszcze. 9. 9. They are not here. Nadal nie przyjeżdżali. I was worried. I zacząłem się martwić. And 9:30. I o godzinie 9:30 telefon rang. Zadzwonił telefon. The moment I heard the telephone ringing sound. W tej chwili, gdy usłyszałem ten dźwięk telefonu, it gave me goosebumps. To spowodowało, że dostałem gęsiej skórki. What happened? Co się stało? Pomyślałem. I pick up the telephone. Chwyciłem za słuchawkę. And one man said this. I pewien mężczyzna powiedział: Are you Dr. Seng Lee? Czy pan jest doktorem Lee? I said yes. Powiedziałem tak. And he said, I am an assistant professor of neurosurgery department. Jestem profesorem oddziału neurochirurgii. And medical school of University of California. Na Uniwersytecie Kalifornijskim. I have patient Jennifer Lee here. Mam tutaj pacjentkę Jennifer Lee. Is she your daughter? Czy to jest pana córka? I said yes. Powiedziałem tak. You know what he said to me? I wiecie, co on mi powiedział? I examined him, her. Zbadałem ją. I'm very sorry to tell you. I bardzo mi przykro, że muszę panu powiedzieć. Your daughter is completely paralyzed from neck down. Że pańska córka jest całkowicie sparaliżowana od szyi w dół. And I said, oh, i powiedziałem: no. Oh. I was dizzy. Miałem zawroty głowy. Everything was suddenly black. I nagle wszystko pociemniało mi w oczach. And he said you should come down. I on powiedział, powinien pan się uspokoić. Then I got myself together. I wtedy tak zebrałem się w sobie. Then I asked. I zapytałem. What is my daughter's? What happened to my daughter's boyfriend? Co się stało mojej córce i co się stało z tym jej przyjacielem? And he said he was killed instantly on the spot. I on powiedział, on zmarł natychmiast w wyniku wypadku. I felt I lost my son. Czułem się tak, jakbym stracił swojego własnego syna. So I need to go down. Więc musiałem udać się tam. You know, it was such a pouring down rain. To był czas, gdy padał bardzo silny deszcz. And I was driving my car. I ja jechałem samochodem. You know, you know, I prayed and prayed. I modliłem się cały czas. I know it is fact. Wiedziałem, że to był fakt. My daughter is paralyzed. Moja córka faktycznie jest sparaliżowana. I love my daughter. Ja kocham moją córkę. Do you want to believe that? Czy chcecie w to wierzyć? Okay. If I love my daughter. A jeśli ja kocham moją córkę. Do I want to believe my daughter is paralyzed? Czy ja muszę wierzyć w to, że moja córka jest sparaliżowana? I don't want to believe it. Ja nie chcę wierzyć w takiej sytuacji. Even though it is a fact. Pomimo tego, że to fakt. See, this is a strange thing about love. To jest właśnie coś dziwnego w odniesieniu do miłości. You know, the doctor is the professor of the neurosurgery department of the university hospital. Ten lekarz to był przecież profesor wydziału neurochirurgii na uniwersytecie. And he says she's paralyzed. I on powiedział przecież, że ona jest sparaliżowana. It is scientific fact. To był naukowy fakt. But do I want to believe that fact? Ale czy ja chciałem uwierzyć w ten fakt? I didn't want to believe. Nie chciałem w to wierzyć. Why I did not want to believe that? Dlaczego nie chciałem w to wierzyć? Because I love her. Dlatego, że ją kochałem. If I don't love her, gdybym jej nie kochał, I'll believe it. To wtedy uwierzyłbym. She's very careless driver. Ale byłbym takim beztroskim ojcem. It's too bad. I to byłoby bardzo złe. I don't know what to do. Nie wiedziałem, co zrobić. I just believe everything what the doctor says. Po prostu wierzyłem, akceptowałem te fakty. But when you love someone, ale gdy kochacie kogoś, you don't want to believe it. To nie chcecie tak naprawdę w to wierzyć. I said, God, powiedziałem, Boże, I'm gonna go down now. Ja udam się tam teraz. I'll see with my own eyes.
I zobaczę to na własne oczy. Then do you know what I said? I wtedy wiecie, co powiedziałem? The next word. Następne słowo. If not. Czy nie? If not. Czy nie? You know what if not means? Wiecie teraz, co znaczy ten zwrot? I wish it is not true. Ja bardzo bym chciał, żeby to nie było zgodne z prawdą. That's what if not means. To właśnie jest znaczenie tego zwrotu. Czy nie? See? So I went on, I said, God. A więc udałem się tam i modliłem się, Boże. I don't want this to be true. Ja nie chcę, żeby to było prawdą. You know how much I love her? Ty wiesz, jak bardzo ją kocham. I don't want this truth. Ja nie chcę, żeby to była prawda. And please heal her. Proszę, uzdrów ją. Or do something, albo zrób coś. Then I arrived. I wtedy przybyłem na to miejsce. Then I step into the hospital. I wszedłem do szpitala. And my daughter I saw. I zobaczyłem moją córkę, która leżała w takiej pozycji. And then as soon as I got in, i gdy tylko tam się dostałem, I pinched her big toe. I wtedy złapałem za jej palec, uszczypnąłem ją w duży palec u nogi. It looked like it moved. I zauważyłem, że on jakby poruszył się. So I went to her and gave a kiss. Więc podszedłem do niej, pocałowałem ją. How are you? Jak się czujesz, kochanie? Oh, terrible. Ona powiedziała, strasznie. I said, powiedziałem, move your left toe. Spróbuj poruszyć swoim lewym palcem u stopy. Oh, it's moving. On się rusza. I said, powiedziałem, move your right toe. Spróbuj poruszyć teraz tym drugim palcem. Oh, it's moving. On również się ruszał. Move your right thumb. Spróbuj poruszyć prawym kciukiem. Moving. Rusza się. Left. Teraz lewym. She się rusza. Is not paralyzed. Ona nie była sparaliżowana. Praise the Lord. Chwała Panu. If not. Czy nie? This is what if not is. To takie właśnie znaczenie ma ten zwrot, czy nie. It was a fact. To był fakt. But not with God. Ale nie dla Boga. With God. Z Bogiem. That was not the truth. Z Bogiem to była prawda. I found the truth. Ja odkryłem tę prawdę. See. Now let's find the truth. A teraz odkryjmy prawdę. Okay. W Biblii. Okay. Then they left. Tak więc oni odeszli. God is now going towards Sodom and Gomorrah after speaking to Abraham. Bóg teraz zmierza do Sodomy i Gomory po rozmowie z Abrahamem. But there is something very strange. Ale jest tutaj coś bardzo dziwnego. But Abraham still stood before the Lord. Which verse? The last word of 22. To jest wiersz 22. Abraham zaś stał nadal przed Panem. What does this mean? Co to oznacza? He is standing in front of God. To oznacza, że on nadal stał przed Bogiem. God is just starting to go down. Bóg zaczął teraz już zmierzać w stronę Sodomy i Gomory. What does it mean? Co to znaczy? Abraham is stopping God. Oznacza to, że Bóg próbował powstrzymać Boga. And then verse 23 is interesting. I bardzo interesujący jest również wiersz 23. It says, and Abram came near. A zbliżywszy się, so, okay, where is he? Abraham, gdzie Abraham znajdował się? He's in front of God. On znajdował się przed Bogiem. Brat Jankowski. Brat Jankowski, bracie Jankowski, proszę tutaj. Please come. Proszę, podejść tutaj. And you are going to be God this morning. Brat Jankowski będzie Bogiem dziś and rano. I'm going to be Abraham. A ja będę Abrahamem. Right now, okay, would you step back and walk? And I'm standing before God. Ja stoję przed Bogiem. That means I am stopping God. To oznacza, że ja zatrzymuję Boga. And the Bible says, i Biblia mówi, and he came near. Że on zbliżył się. What does it mean? Co to znaczy? He came even near. On podszedł nawet bliżej. Do you know what Abraham is doing? Wiecie, co teraz Abraham czyni? Protesting. Protestuje. Now he is saying this. Teraz on mówi, okay, thank you, God. Dziękuję, Boże. And Abraham says, would you also destroy the righteous with the wicked? Więc Abraham powiedział, czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? This question gives you some misunderstanding.
To pytanie sprawia, że wielu z was może niewłaściwie rozumieć ten fragment. We always a preoccupation. My zawsze mamy coś takiego jak pewne uprzedzenia. We love righteous. My kochamy sprawiedliwość i sprawiedliwych. Wicked, right? I nienawidzimy zła. We always think in this term. My zawsze myślimy takimi kategoriami. Okay. And let's see what Abraham really meant. I popatrzmy, co tak naprawdę miał na myśli Abraham. This verse, 24th verse, is very important. Wiersz 24 jest naprawdę bardzo ważny. Okay, go ahead. Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych? Czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na 50 sprawiedliwych, którzy są w nim? What does it mean? Co to oznacza? Be careful. Bądźcie ostrożni. You think this is what this means this. Wam się wydaje, że to oznacza. Many people thinks. Wielu ludzi Abraham myśli, asked, że Abraham zapytał. If there is a 50 righteous people, że jeśli tam znajdzie się 50 sprawiedliwych, aren't you gonna save 50? To czy ty, Boże, nie zbawisz tych 50? And destroy everybody else. A pozostałych wszystkich zniszczysz? That's what people think, Abraham said. W ten sposób niektórym ludziom wydaje się, że Abraham to miał na myśli. Ale czy to było zgodne Look z prawdą? At your Bible carefully. Is it true? Czytajcie uważnie, czy to jest prawdą? It's not true. To nie jest prawda. Abraham, is not saying that. Abraham nie mówił czegoś okay, takiego. Let's read it again. Przeczytajmy ten fragment jeszcze raz. Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych, czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na 50 sprawiedliwych, którzy są w nim? What Abraham is saying is, Abraham miał na myśli, if there is 50 people, right? To, że jest, jeśli jest w tym mieście 50 sprawiedliwych, Abraham is not saying, Abraham nie mówił, why don't you save 50 people? Dlaczego nie zbawisz tych 50? Destroy other. A zniszczysz wszystkich. Abraham is not saying that. Abraham nie mówił tego. What Abraham is saying? Abraham is, mówił, if there is 50 people, że jeśli w tym mieście znajduje się 50 sprawiedliwych, aren't you gonna forgive all the Sodom Gomorrah? To czy z powodu tych 50 nie zbawisz, nie ocalisz całej Sodomy i Gomory? Because of that 50 people właśnie z powodu in it? Tych 50 sprawiedliwych. This is what Abraham says. To właśnie to Abraham miał na myśli. Abraham is worrying about the sinners in Sodom and Gomorrah. Abraham tak naprawdę martwił się o grzeszników w Sodomie i Gomorze. If they meet God now, jeśli oni teraz potrzebują Boga, without being converted, bez nawrócenia, this means a terrible thing. To może oznaczać coś strasznego. So that's why Abraham saying, God, you cannot go there right now. To dlatego Abraham powiedział, Boże, ty nie możesz teraz tam się udać. I have to come there, I have to work. Ja muszę tam pójść i popracować trochę nad nim. If you go now, jeśli ty teraz tam pójdziesz, everyone gonna die. To wszyscy zginą. So, if there's 50 righteous people, tak więc jeśli tam będzie tych 50 sprawiedliwych, aren't you gonna forgive all Sodom? To czy ty nie wybaczysz całej Sodomie i Gomorze? Right now, Abraham is totally misunderstanding God right now. Teraz Abraham zdaje się zrobić wrażenie człowieka, który całkowicie nie rozumie Boga. Abraham is definitely angry. Abraham niewątpliwie czuje taką złość. If you read verse 25, gdy czytacie wiersz 24, it says, "Far be it from you." W 25 wierszu czytamy, nie dopuść, byś miał uczynić coś Polish podobnego. Bible has far be it from you. Ah, okay. Abraham says, I don't allow. Abraham mówi, nie, ja nie zgadzam się z tym. What nie dopuść do tego. What a nonsense. Co za nonsens. A tiny creature, human being, says to God, I do not allow. Takie drobne stworzenie, ludzka istota mówi, ja nie zgadzam się, nie pozwalam na to. But in King James translation is, ale w tłumaczeniu w Biblii króla Jakuba, far be it from you. Czytamy tam taki zwrot, bądź daleki od tego. You know what far be it from you means? Wiecie, co ten zwrot oznacza? It doesn't sound like it's you. To nie wygląda tak, jakby to chodziło o was. To nie jest podobne do ciebie. It sounds ridiculous. To brzmi nawet śmiesznie. It doesn't fit you. To nie pasuje do ciebie. That's what it means.
To właśnie takie jest znaczenie tego zwrotu. And he says, i wtedy on mówi, he said, look at this. Popatrzcie na to. Far be it from you, nie dopuść, byś miał uczynić coś. Exclamation mark. I tutaj mamy wykrzyknik. What the exclamation mark means? Co oznacza ten wykrzyknik? He shouted. On oznacza, że tu chodzi o głośne wołanie, krzyk. And then look at his, the last statement. Popatrzmy teraz na ten ostatni fragment. Shall not the judge of the world earth do right? By uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? Nie dopuść do tego. This is a funny thing. Jest w tym coś zabawnego. A little creature is judging God. Takie małe stworzenie robi wrażenie kogoś, kto osądza Boga. I love this God. Ja uwielbiam tego Boga, who allows, który pozwala we human being to be like this. Nam, ludzkim istotom, zachowywać się w ten if sposób. I was God, gdybym ja był Bogiem, I'm gonna crush Abram. Podszedłbym do Abrahama i zgniótł go. Shut up, Abraham. Zamknij się, Abrahamie. I'm God. Ja jestem Bogiem. But God is being patient. Ale Bóg był cierpliwy. God didn't even have a chance to speak up. Bóg nawet nie miał szansy, aby przemówić. He didn't have an opportunity to respond yet. On nawet jeszcze nie miał możliwości, aby odpowiedzieć. And God is being shouted. I Abraham krzyczał teraz na Boga. Shouted at. Krzyczano na Boga. Wow, what a God, right? Co za Bóg, prawda? Now verse 16. A teraz wiersz and God 26. Let look very carefully what God says, okay? Uważnie zwróćcie uwagę na to, co mówi tu Bóg. I rzekł Pan, jeśli znajdę w mieście Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze względu na nich. Aha! God did not say, Bóg nie powiedział, if I find 50 righteous, że jeśli znajdzie 50 sprawiedliwych, I will only save 50, to ocali tylko tych 50. Destroy everybody else. A wszystkich pozostałych he didn't zniszczy. Say that. On nie powiedział czegoś he takiego. Said what? Powiedział co takiego? If I find righteous, 50 jeśli righteous, znajdę tam 50 sprawiedliwych, I will forgive all the place for their sakes. Przebaczę wszystkim ich grzechy. Praise God. Chwała Panu. Amen. 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 Yes. Amen. Amen. God is not the God like you think he is. Bóg nie jest Bogiem takim, jakiego wyobrażaliśmy sobie. God wants there should be some righteous, so he doesn't have to destroy everybody. Bóg bardzo chciał tego, aby znaleźli się tam jacyś sprawiedliwi, aby nie musiał niszczyć tych miast. Then verse 27. I wiersz 27. Odpowiedział Abraham i rzekł, oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, choć jestem prochem i popiołem. Abraham says five less. Abraham mówi, 5 mniej. And verse 28. I wiersz 28. Może zabraknie 5 do tych 50 sprawiedliwych. Czy zniszczysz całe miasto z powodu tych 5? I rzekł, nie zniszczę, jeżeli znajdę tam 45. Abraham thought it could be something to do with the number. Abraham myślał, że to ma coś wspólnego z liczbami. He thought the 50 was the limit. Więc on myślał początkowo, że taką granicą jest 50. So he says five less. Więc potem odjął 5. And verse 29. I wiersz 29. Read. Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł, może znajdzie się tam 40. I odpowiedział, nie uczynię ze względu na tych 40. If there is 45, jeśli tam znajdzie się 45, I will not destroy. Nie zniszczę tych miast. Nie. 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 It is not tak. To jest przeciwieństwo słowa tak. It is nie. To jest nie. God is not.
And so God says, I will not do destroy if it finds 30 there. Tak więc Bóg powiedział, nie zniszczę, jeśli znajdzie się tam 30. Nie again. Znowu pojawia się słowo nie. Verse 31. I wiersz 31. I rzekł, oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana, może znajdzie się tam 20. I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych 20. How about 20? A co, jeśli będzie tam 20? Read. Nie zniszczę ze względu na tych 20. Nie. Nie. Amen. Amen. Nie. Znów nie. 32. Wiersz 32. I rzekł, niechaj nie gniewa się Pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę. Może znajdzie się tam 10. I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych 10. Ten. Nawet 10. And God says, i Bóg powiedział, nie zniszczę. God has no intention. Bóg nie miał zamiaru and verse 33, zniszczyć kogokolwiek. I wiersz 33. So the Lord went to his way. I odszedł Pan. And God went very sad heart. I Bóg był bardzo smutny w swoim sercu. There's none righteous in Sodom and Gomorrah. Dlatego, że nie było tam żadnego sprawiedliwego w Sodomie i Gomorze. But there is one man, ale był jeden człowiek. Lot. But he does not wanna come out of Babylon. Ale on wcale nie chciał wyjść z Babilonu. You know, we have many Lots today. Wiecie, że dzisiaj może być podobnie. In Poland we have many Lots. Lot. Aha, mamy w Polsce, odbywa się wiele różnych lotów. Yes. Proszę? Aha, lotów, przepraszam. Chyba to słońce jeszcze ma na mnie dalej zły wpływ. Wielu w Polsce jest takich lotów. Endorphin level goes up. Yeah. You have more endorphin now? Więcej endorfiny macie teraz? Moim kosztem. And Lot knows God. Lot znał Boga. But Lot loved to stay in Sodom and Gomorrah. Ale Lot chciał pozostać w Sodomie i Gomorze. Because he has a business relationship. Dlatego, że on tam prowadził różnego rodzaju interesy. Social relationship. Miał przyjaciół. He is not gonna come out Sodom and Gomorrah. On nie chciał wyjść z Sodomy i Gomory. By himself. Sam. God is going. Bóg musiał mu w tym pomóc. God said, let's go. Bóg powiedział, chodź. See? You know, even though you are not willing, nawet jeśli nie chcecie, sometimes, czasami, God will come to you. To Bóg przyjdzie do was. He will hold your hands. Złapie was za rękę. He will pull you out. I pociągnie was na zewnątrz. He'll save you. Aby was zbawić. Amen. Amen. So this is wonderful story of God. To jest cudowna historia mówiąca o Bogu. You know, there was so when Lot was out. Tak więc gdy Lot został wyciągnięty. People of Sodom Gomorrah. Ludzie Sodomy i Gomory. Totally rejected God. Całkowicie odrzucili Boga. And explosion. I pojawiła się eksplozja. There no longer there's a power. Nie było tam już żadnej mocy. To hold the protons together. Siły, która mogłaby wiązać protony razem. Nastąpiła eksplozja. You know what God said? Do not look back. Wiecie, dlaczego Bóg powiedział, nie oglądaj się do tyłu? Why? Dlaczego? God did not wanna look back. Bóg nie chciał, aby oni oglądali się do tyłu. If anyone look back, jeśli ktokolwiek patrzy do tyłu, it is so scary, to jest tak przerażające. You misunderstand God. Że wtedy przestaniecie właściwie rozumieć Boga. That's what happened to the Lot's wife. I to właśnie miało miejsce w przypadku żony Lota. But you know, we are all sinners like a Lot. My wszyscy jesteśmy grzesznikami takimi jak Lot. This whole world is like a Sodom and Gomorrah now. Cały ten świat jest jak Sodoma i Gomora. But you know what? Ale wiecie co? This whole earth will not be completely destroyed. Ale ta cała ziemia nie będzie w całości zniszczona. You know why? Wiecie dlaczego? Because of one man righteous. Dlatego, że jeden człowiek jest sprawiedliwy. Jesus Christ. Jezus Chrystus. Jesus will, God will say, Bóg powie,
There is Jesus. Jest Jezus. Jesus in Go on. Their heart. Jezus w ich sercach. I cannot destroy. Ja nie mogę ich zniszczyć. I will save them. Zbawię ich. That's why Jesus coming back. To dlatego Jezus musi wrócić. And Jesus comes back. I gdy Jezus wróci. But still there are many people like people in Sodom and Gomorrah. To nadal będą tacy ludzie jak ci, którzy znajdowali się w Sodomie i Gomorze. Does not accept love of God. Którzy nie będą chcieli zaakceptować Bożej miłości. It'll be very painful. To będzie dla nich, dla niego czymś bardzo bolesnym. When Jesus look at them exploding and burning. Gdy on będzie widział, jak oni eksplodują i zostaną spaleni. I know he will cry. Ja wiem, że on będzie wtedy płakał. Do you know why I know he will cry? Wiecie, dlaczego ja wiem, że on będzie płakał? Because I know David cried. Dlatego, że ja wiem, że Dawid płakał. When Absalom died. Gdy jego syn Absalom zmarł. Absalom is a type picture of the Satan. Absalom to taki symbol szatana. Absalom was coming to the father David to kill him. Absalom przyszedł do swojego ojca, chciał go zabić. But father David says, do not kill my son. Ale Dawid powiedział, nie zabijaj mojego syna. He is still my son. On nadal jest moim synem. But Joab killed him anyway. Ale Joab zabił go pomimo tego. When David found that out, gdy Dawid to odkrył, he cried, płakał. Oh my son, oh my mój son, syn, Absalom. Mój syn Absalom. Jesus will cry same way. Jezus będzie płakał w ten sam sposób. When wicked people dies, gdy źli ludzie będą umierać, Jesus will cry, oh my children, oh my Jezus children. Będzie płakał, mówiąc, o moje dzieci, moje dzieci. When you look at the Bible, gdy czytacie Biblię, as wicked people are burning, i czytacie o tym, jak ci źli ludzie będą they grind the teeth. Płonąć, i będą zaciskać swoje zęby. Toward whom? Toward whom? Do kogo? Toward whom these wicked people grind their teeth? W stronę kogo będą oni wyrażać swoją złość? Satan. W stronę szatana. Oh, Lucifer. O Lucyferze. You deceived us. To ty zwiodłeś nas. Oh, because of you. Oto z twojego powodu. Then they look at the crying Jesus. I wtedy oni zwrócą uwagę na płaczącego Jezusa. Oh, my children. O moje dzieci. Goodbye. Do widzenia. Then these wicked people will say. I wtedy ci źli ludzie. Goodbye, Father. Powiedzą do widzenia, Ojcze. Now we found out. Teraz my zrozumieliśmy. We were wrong. Że byliśmy w błędzie. We didn't accept your love. Że nie chcieliśmy zaakceptować twojej miłości. Goodbye, Father. Do widzenia, Ojcze. Goodbye, my children. Do widzenia, moje dzieci. We all gonna cry with Jesus. My wszyscy będziemy płakać z Jezusem. Have a final farewell. W końcu oddalimy się. As Ellen White says. I tak jak mówi Ellen White. No one will die in despair. Nikt nie zginie w rozpaczy. All wicked people. Wszyscy źli ludzie. Will know. Będą wiedzieć. Jesus is God. Że Jezus jest Bogiem. And God is love. I że Bóg jest miłością. May this God of love. Niech ten Bóg miłości. My dear brother and sisters in moi Poland, drodzy bracia i siostry w Polsce. I wish you experience. Chciałbym, żebyście doświadczyli. I wish you have iskra. Chciałbym, żebyście posiadali tę iskrę. Even though you become Isaac Newton. Nawet jeśli staniecie się Isaaciem Newtonem. People think you're crazy. I ludzie będą myśleć, że oszaleliście. I guess being Adventist is a little bit crazy in Poland anyway. To myślę, że bycie adwentystą w Polsce to jest czymś podobnym. But it's not enough. Ale to nie wystarczy. You have to have personal iskra. Musicie mieć taką swoją własną iskrę od Boga. May God bless you. Niech Bóg was pobłogosławi. With his love. Swoją miłością. Amen. Amen. Well, I have to say goodbye now. Muszę się teraz z wami pożegnać. And you know what this morning? I wiecie, że dzisiaj rano. As I was getting prepared for the Sabbath. Gdy przygotowywałem się do sabatu. And I put the shirt on. Założyłem koszulę. Neckties on. Krawat.
Combed my hair. Uczesałem włosy. Looked pretty good to me. I popatrzyłem, dość dobrze to wygląda. Do you know what I said quietly? Wiecie, co powiedziałem? Anyone who wanna guess? Czy zgadujecie? I look at myself in the mirror. Patrzyłem tak na siebie samego w lustrze. Guess what I said myself. I zgadnijcie, co sobie powiedziałem. Dobre. Dobrze. I was surprised at myself. Byłem zdumiony, że to powiedziałem. I have now Polish spirit in me. Mam już teraz polskiego ducha. I'm afraid that when I go back to Korea, boję się, że jak wrócę do Korei, I may say dzień dobry to my wife. Będę mówił dzień dobry i powiem dzień dobry mojej żonie. Goodbye. Do widzenia. I love you. Kocham was. Ja sądzę, że jeszcze raz będę wyrazicielem nas wszystkich i jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować za Twoją przyjaźń, miłość i za to przepiękne przybliżenie nam Pana. Niech Bóg Cię w szczególny sposób błogosławi. To, że brat mówi po polsku, to wszystko zrobiła Nagroda Nobla. Ale pozwólcie, że podziękuję bratu Sławkowi. Sławku, wykonałeś olbrzymią pracę. Niech Bóg Cię błogosławi w szczególny sposób. Ja chciałbym tylko przeprosić za te pomyłki, które popełniłem wielokrotnie. Niektóre były bardzo śmieszne, tak jak dzisiaj. Przypomniałem sobie, że któregoś razu zamiast przetłumaczyć pewien zwrot jako aluminiowy kocioł, przetłumaczyłem jako aluminiowe bydło. I takich przypadków było bardzo dużo, ale rozmawiałem z bratem Markiem Smalcem, powiedział, że oni z powodzeniem mogą sobie z łatwością z tym poradzić. Także na pewno na kasetach czegoś takiego nie usłyszycie. I made many friends. Spotkałem wielu przyjaciół. And I received many love from you. I odebrałem od was wiele miłości. But you know this friend I have right here. Ale ten przyjaciel, którego tutaj widzicie. Every single lecture. Po każdym wykładzie. He never missed even once. Nigdy nie opuścił żadnego wykładu. He drew picture to me. Zawsze rysował rysunki dla mnie i po każdym wykładzie przynosił mi rysunek. Ah, I look at it. He has asthma. On jest chory na astmę. And his asthma was very bad. I ta choroba była bardzo poważna. But I believe. Ale wierzę. With God. Że z Bogiem. The healing is very easy. Że z łatwością on zostanie wyleczony. And shall we pray for him? Czy moglibyśmy modlić się w jego intencji? It is not going to be just him alone. To wtedy powierzymy tę sprawę Bogu. As we pray together for Victor. I nie będziemy modlić się jedynie za niego, za wiele innych osób. I gdy będziemy modlić się szczególnie w jego intencji, may God bless you with healing too. To módlmy się o to, aby również i was Bóg pobłogosławił swoją mocą uzdrawiania. Let us pray together. Będziemy się modlić teraz. Dear loving Father. Drogi miłujący Ojcze. Father. Ojcze. I have my wonderful friend Victor in my arm. Trzymam teraz na rękach mojego wspaniałego przyjaciela Wiktora. He loves me. On kocha mnie. I love him. I ja kocham jego. We are brothers. Jesteśmy braćmi. So father. Tak więc ojcze. He's been suffering with asthma. On bardzo cierpiał z powodu astmy. And many of my friends here also suffering from many other problems. I wielu jest tutaj moich przyjaciół, którzy cierpią z powodu innych chorób. So Father, tak więc Ojcze, with your love,
z Twoją miłością. Touch my dear little brother's genes. Dotknij genów mojego małego brata. Strengthen his T cells. Wzmocnij jego komórki T. Please heal him. Proszę, uzdrów go. And then let him give you the glory. I spraw, by w ten sposób oddano Tobie chwałę. Use this little brother. A następnie użyj tego swojego małego brata. For your wonderful outcry at end time. Aby ogłosić swoje poselstwo w czasach końca. Let us all rejoice. Wszyscy chcemy cieszyć się. Because of his wonderful spirit. Z powodu Twojego wspaniałego ducha. And your wonderful healing. I Twojego wspaniałego uzdrowienia. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.